Witajcie ponownie w poradniku Jak rysować mangę. Kształt oczu to dla Was duży problem? To już nie będzie takie trudne, ponieważ w dzisiejszym odcinku odświeżamy dokładnie pierwszy odcinek poradników rysunkowych. Linie pomocnicze. Oczywiście potrzebujemy linii pomocniczych, aby w sposób poprawny naszkicować zarówno położenie, jak i kształt oczu. Pierwsze linie to wysokość oczu, albo inaczej położenie górnej i dolnej rzęsy. Dolna linia znajduje się w połowie wysokości uszu, a druga na górnym krańcu ucha. Następną linią jest podział twarzy na dwie równe części. A ostatnią linią powinien być podział twarzy na trzy części, aby położenie oczu było poprawne, ale tym razem tego nie robimy. W końcu tyle razy rysowaliśmy oczy, że powinniśmy mieć jakąś wprawę, jednakże jeżeli trafi tutaj ktoś, kto ma blade pojęcie, o czym mówimy, to zapraszam do pierwotnej wersji tego odcinka. Rysujemy. Jako pierwsze naszkicujemy górne rzęsy, które opieramy na górnej poziomej linii wysokości oka. Kształt zależy od Was, ponieważ każdy ma inny styl rysowania, więc nie powinniście w pełni kopiować moich ruchów dłoni. Kolejnym krokiem jest dolna rzęsa i opieramy ją na dolnej poziomej linii wysokości oka. Możemy dodatkowo naszkicować kosmyki rzęs. Dodajmy również kosmyki na górnych rzęsach dla urozmaicenia rysunku. Następnie dodajemy tęczówkę, umieszczamy ją rzecz jasna między rzęsami, głównie opieramy ją na górnej rzęsie, a na dolnej wyłącznie opieramy kraniec jaja. Kolejno źrenice w kształcie jaja, a miejsce ich jest w środkowej części tęczówki. Został nam błysk oka i gotowe. Ale to nie wszystko, co dla Was przygotowałam. Możemy upiększyć oczy poprzez dodanie szczegółów w tęczówce. Takim dobrym rozwiązaniem jest naszkicowanie dodatkowych linii. Przyjrzyjmy się temu, co narysowaliśmy i zadecydujmy, co należy poprawić.
mówiąc, że to nie wszystko, to mam również kilka przykładów oczu, aby pobudzić Waszą wyobraźnię do działania. Nie przeciągając dłużej, w przyszłą sobotę będziemy zajmować się rysowaniem zmartwionej buźki, łez i innych cudów, aby przedstawić jakoś rozpacz. Rzecz jasna, nie zapomnijcie oczywiście zostawić po sobie łapki w górę, a dla nowych polecam subskrypcję oraz jak zawsze zapraszam na oficjalny serwer na Discordzie, gdzie poznacie innych rysowników. Dodam, że mamy tam wyzwania rysunkowe, gdzie zwycięzców konkretnych edycji nagradzamy rzeczowymi fantami, więc szybko przyłączcie się do nas. I to byłoby wszystko z tablicy ogłoszeń, więc widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!